Bardzo się cieszę, kiedy przychodzą sanitariusze i zawożą mnie na terapię. Mój ulubieniec ma na imię... Zawsze się cieszy, kiedy mnie zawozi. Mówi do mnie, moje kochanie, albo moje serduszko. Coraz częściej wyglądam przez okno. Nie ma tam wiele do oglądania. Kosze na śmieci. Miejsce, gdzie z kuchni wychodzą zapalić. O, pokój pielęgniarek. Do jednej z nich przychodzi chłopak. Młody. Całują się. Potem on wychodzi. Miły. A ja nigdy nie lubiłam, żeby ktoś mnie całował. Nie lubię. Czasami się zastanawiam, co się dzieje z moim ojcem. Ja mam szczęście. Niebywałe szczęście. Wszystkie moje ubrania wiszą pojedynczo na wieszakach. Czyste, wyprasowane, gotowe do założenia. Wszyscy zawsze myśleli, że ja je specjalnie prasuję przed założeniem. Ja mam też futro z karakułów. Bright, szwance. Ale najważniejsze są dodatki. Szale. Rękawiczki. Dodatki, żeby zmieniać. Zmieniać. Ale moje futro jest ciągle takie ładne. Dziś rano usłyszałam, że coś zaczęło zalegać mi w płucach. Zaczęłam to odkrztuszać. Siostra powiedziała, że świetnie mi poszło. Że pobiłam rekord. Ale w czym? W odkrztuszaniu wydzieliny z płuc. A jest za to jakaś nagroda? Ale się uśmiałam. A ona też się uśmiała. Niebywałe. Od leżyny nigdy nie miałam takiego problemu. Mówią, że to na skutek długotrwałego leżenia. To niebywałe. Kiedy królowa odwiedziła szpital, to zatrzymała się właśnie przy tym łóżku, które ja teraz zajmuję. Och. Ale nigdy nie byłam w Australii. Nie pojadę tam. Tam jest dla mnie zbyt ostre słońce. Ale pielęgniarki są teraz milsze dla mnie. Oprócz jednej siostry Konki. Nie mogę jej znieść. Ona ma taki szeroki uśmiech. Ciągle się uśmiecha. Uśmiechała się nawet wtedy, kiedy zabierano panią Botman. Nie mogę jej znieść. O. Pastor dzisiaj przyszedł. Chyba dzisiaj.
Broda. Sportowa marynarka. Rozmawiamy. Powiedział, że Bóg mnie wybrał. Że jeśli cierpię, to w oczach Boga jestem szczególnym przypadkiem. Ale ja nie chciałam być szczególnym przypadkiem. Mógł mnie Bóg jeszcze nie wybierać.